W Zamku Książ odbyła się po raz szósty Wałbrzyska Konferencja Ortopedyczna. Tym razem lekarze skoncentrowali się na problemach dotyczących stawu kolanowego. Wałbrzyska Konferencja Ortopedyczna odbywa się wraz z konferencjami dotyczącymi fizjoterapii i kardiochirurgii w ramach Wałbrzyskiej Wiosny Naukowej. Do Książa zjechali specjaliści od ortopedii i ordynatorzy ze szpitali na Dolnym Śląsku, żeby rozmawiać o profilaktyce i leczeniu bolesnych zwyrodnień stawów. Głównym tematem są badania diagnostyczne w leczeniu i w diagnostyce chorób i urazów narządu ruchu. Badania USG, rezonansu magnetycznego, czy nawet badań ortopedycznych, aż do badania artroskopowego. Na konferencji dyskutowano także o urazach kolana, m.in. o złamaniach w obrębie końców stawowych oraz o alloplastyce stawu kolanowego. Rezultaty 10 lat obserwacji endoprotezoplastyk stawu kolanowego i skutków tego typu leczenia w Wałbrzyskim Oddziale Chirurgii przedstawili tamtejsi lekarze. Na jaką pomoc mogą liczyć chorzy cierpiący na urazy i zwyrodnienia stawów? Naszym zadaniem jest przede wszystkim szybko zmobilizować chorych do aktywnego trybu życia. Znaczy, te wszystkie zabiegi, te wszystkie nasze działania w obrębie stawu kolanowego pozwalają nam na szybką mobilizację ludzi, zwłaszcza ludzi starszych, którzy właściwie w jesieni życia coraz mniejszą aktywność ruchową prezentują, nie mogą swobodnie się poruszać, zazwyczaj poruszają się przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego, czy to w kule, czy jakieś balkoniki, ewentualnie przy pomocy opieki osób drugich. Natomiast my staramy się przywrócić tym chorym jak gdyby sprawność, może nie pełną sprawność, ale na tyle, żeby mogli w podstawowych czynnościach życiowych być samodzielni. Jak ocenia Czesław Jaremczyk, sprawa jest poważna, bo zarówno u nas w mieście, jak i w całym kraju mamy do czynienia z prawdziwą epidemią problemów ze stawami biodrowymi i kolanowymi, przy czym obecnie dominują zwyrodnienia stawu kolanowego. Są takie czynniki jak waga, nadwaga ciała głównie, przede wszystkim sposób odżywiania, tryb życia tych chorych. One jak gdyby decydują o tym, jak w szybkim stopniu te zmiany zwyrodnieniowe postępują. Czyli po prostu też zależy to od samych chorych. Zatem bardzo ważną rzeczą w przypadku zmian w stawach jest profilaktyka, co może sprawić, że zwyrodnienia, które pojawią się prędzej czy później u każdego z nas, będą postępowały jak najwolniej, a nawet zostaną zahamowane. W tym pomagają także leki, które spowalniają rozwój choroby, ale są też dostępne zupełnie nowe metody leczenia, bo jak mówili obecni na konferencji lekarze, w ciągu ostatnich 20 lat dokonał się wręcz rewolucyjny postęp. O jednej z nowych metod mówił gość honorowy konferencji, były prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, profesor Tadeusz Gaździk. Mój referat dotyczy hodowli własnych chondrocytów, pobieranych z miejsc nieobciążanych w stawie i następnie hodowanych w odpowiednich warunkach i z powrotem przeszczepianych w miejscu ubytku stawu. Jest to tyle ciekawa rzecz, że w chirurgii odtwórczej można oczywiście wykorzystywać różne elementy metalowe, porcelanowe, plastikowe, no ale nic nie zastąpi własnych tkanek ustroju. Ta metoda pozwala zachować jak najdłużej własny staw i opóźnia konieczność wstawienia sztucznego stawu, który może służyć choremu tylko przez określony czas, więc im później będzie implantowany, tym lepiej. Metoda w Polsce już jest zarejestrowana, zaakceptowana. Wszystkie dane są podawane do szpitali. Zresztą ja również to dzisiaj tutaj lekarzom przekażę. I właściwie każdy młody człowiek, bo oczywiście dotyczy to młodych ludzi w granicach 15-55 lat, może w przypadku pewnych uszkodzeń chrząstki, nie wszystkich, tą metodą być leczony skutecznie. To jest takie nowum w ortopedii i chcemy się po prostu wymienić doświadczeniami, bo również my zamierzamy również rozpocząć tego typu zabiegi operacyjne. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili nie refunduje tej metody, a przybliżony koszt leczenia to 13 tysięcy złotych. Stosuje się w przypadku zmian zwyrodnieniowych nie większych niż od 2 do 10 cm2, przeważnie wtedy, kiedy zawiodły bardziej tradycyjne metody leczenia.